Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki na żywo z przedmieść Wrocławia, gdzie znajdują się magazyny firmy Amazon. Teraz tutaj o świcie trwa akcja protestacyjna. Zablokowano bramy zakładu. Ciężarówki nie mogą wyjechać ani wjechać. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia jeden z uczestników związkowców. Jest, wpisuje się w lokalną kampanię 2000 na każdego. Mianowicie pracownicy po prostu walczą o to, aby otrzymać realny jakiś udział w zyskach w zamian za potężną pracę, którą wkładają. Pracownicy działają teraz na zakładzie, zwalniają pracę, rozdają ulotki. Tutaj natomiast blokada toczy się w ramach kampanii Make Amazon Pay. No i będzie trwała po prostu dopóki nie zaczną nas szanować. A proszę powiedzieć, to prawda, że nowym pracownikom i to tym na śmieciówkach Amazon płaci więcej niż już tym zatrudnionym? Bo takie rzeczy słyszałem, że to... Nie dzieli pracowników na... Po prostu... Na Amazon dzieli. No, Amazon stara się dzielić siłę roboczą i rządzić w ten sposób. Ja sam pracowałem na umowie śmieciowej. Po prostu jest... warunki pracy w Amazon umowie śmieciowej po prostu są takimi warunkami, które umieją zrzeszanie się. Ale tutaj akurat zarówno byli pracownicy na umowach pracowych, jak i sympatycy Związku Unii Pracownicza, to po prostu jednogłośnie mówią, że jest dosyć. Dobra, dziękuję. Słyszałem, że ma rekordowe zyski, więc chyba się powinno odbywać fajnie, co? No właśnie, tak wiedziałem, że wśród najbogatszych, a już najbogatszy, tak? Zgadza się. Ale się podzielić nie chce. Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! Nie dajecie kasy! Słyszałem, że nawet premie świąteczne macie trzy razy niższe, znaczy propozycje tych premii, bo nie wiem, czy one będą. Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! To podsumujmy, jakie są wasze postulaty w tym momencie. Blokada to nie jest wasza pierwsza akcja. To nie jest tak, że zaczęłyście od tego, żeby zablokować dostawy. A proszę powiedzieć, ile pracowników pracuje w Amazonie, tu w Polsce? Blokujemy pasy! Wydaje mi się, że... Około 30 tysięcy, ale za chwilę. Ile 100 tysięcy, ale gdzie tu we Wrocławiu? 30 tysięcy. 30. W Wrocławiu będzie teraz pewnie razem w dwóch magazynach z 15 tysięcy. A inicjatywa ile liczy członków w Amazonie? 700 osób, z tym, że gdyby nie rotacja, to mielibyśmy ponad 1000. To jest złotą odpowiedź. I są jeszcze inne związki jakieś w Amazonie? Solidarność, tak? I to jest mniejszy związek? Mniejszy, ale też ma kilka osób. W jakim momencie poczułyście... Wspiera was ten związek też? Poczułyście, że należy się uzwiązkowić właśnie, że należy nie tylko indywidualnie walczyć o swoje prawa w pracy, ale... Nie dajecie kasy! Blokujemy pasy! 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 Blokujemy pasy! Dajcie się kosa! Na portfę Bezosa! Dajcie się kosa! Na portfę Bezosa! Tym, co my dostajemy od Amazona w Polsce, a tym, co dostają pracownicy za granicą, to różnica jest. Co pokazuje, że Amazon traktuje nas typowo jak tanią siłą roboczą. I my się na to nie zgadzamy. Dajcie się
się kosa! W przypadku okazało się to samo, bo... Znajdzie się kosa! Kampania, która miała miejsce w listopadzie znajdzie i po protestach, kosa! Która miała miejsce tutaj na magazynie, Amazon zdecydował się dać pracownikom premie świąteczne, dodatkowe premie świąteczne, bo oto był COVID. Bez sprawiedliwości! Dużo niższe niż za granicą. 600 zł, tak? 600 zł. A tam 300 euro słyszałem, tak? My dostaliśmy 130 euro, a nie 300 euro. No tak. A różnice jednak w cenach nie są aż tak duże, co przyjęto w naszym stanowisku. I my nie zgadzamy się na to, żeby cały czas tak nas traktowano. I to, w jaki sposób w ogóle Amazon wylicza w jaki sposób dawać nam podwyżki, dawać nam pensje. Bo w tym roku nie dostaliśmy podwyżki od Amazona, chociaż Bezos stał się najbogatszym człowiekiem na świecie, osiągając najwyższy do tej pory status majątkowy i zyski firmy. I to my te zyski wypracowujemy, więc dlaczego nie mamy też partycypować w tych dochodach jako pracownicy? Jak wygląda w ogóle taki dialog z tak wielkim pracodawcą? Kto ma numer do Oli? Dialogu praktycznie nie ma, on jest fikcyjny, znaczy firma z nami rozmawia, ale na zasadzie kładą przed nami dokumenty i mówiąc, prosimy was o podpisanie. Jeśli chodzi o płacę, to nie ma żadnej z nimi rozmowy. My uważamy, że przede wszystkim z nami powinna firma negocjować warunki płacowe, ale liczyć na podstawie tego, jak jest rozmowa w poszczególnych gminach, czy w branży. Jak wiadomo, branża logistyczna jest najbardziej rozwijającą się w tej chwili branżą, a zarobki są bardzo niskie i to trzeba zmienić, bo mamy po prostu masy pracowników, które wykonują bardzo ważną i ciężką pracę, a zarabiają bardzo, bardzo mało, a bogacą się na tym takie firmy jak Amazon, które rosną naprawdę w olbrzymie korporacje. Nam skapuje z tego bardzo, bardzo mało, co tworzy po prostu niesamowite podziały między ludźmi na bardzo bogatych i bardzo biednych i będziemy się temu przeciwstawiać. Czyli Bezos się z wami nie spotkał osobiście? Bezos się z nami nie spotkał. Firma się z nami spotyka, ale kiedyś się z nami spotyka, właściwie za każdym razem słyszymy, że nasz polski zarząd nie ma nic do powiedzenia, no bo przecież o wszystkim decyduje Luksemburg albo Seattle, więc ciężko się te dyskusje prowadzi. Na szczęście mamy przyjaciół w Stanach Zjednoczonych. To może taki wybieg też trochę tego zarządu, co? Pewnie tak. Niektóre decyzje na pewno są stawiane na wyższych szczeblach, natomiast my dlatego właśnie organizujemy się na poziomie międzynarodowym i stąd też ta kampania Make Amazon Great, która była organizowana na całym świecie, od Indii po przez Polskę, Niemcy po Stany Zjednoczone. Próbujemy dostawy w Amazonie we Wrocławiu, jeden z kluczowych... Jakieś dłuższe zmiany słyszałem, tak? Symboliczna wizyta myślenia, na drugi dzień obowiązują. Moje nasz całe ciało po 11 godzinach remontu, a tyle, do 7 godzin, do 11 godzin dzisiaj Amazon nie użył pracy. Obecnie na magazynie prowadzą akcję protestacyjną, zwalniają pracę. Kampania Make Amazon Pay blokuje dostawy gotowe Amazon na całą Europę, głównie do Niemiec. Każdy 1 km ile to jest 4 euro, 500 km 3000 euro. Teraz zablokowaliśmy tutaj w okolicach 15 dirów. Także Amazon póki co w okolicach 30 000 zł. Ile? A jak to wygląda w samych magazynach? Bo tutaj jest kilkadziesiąt osób przed bramami. Ile osób jeszcze protestuje, co robią? I wyzyskiego! Znaczy, że to jest akces mojego życia z pracownikami. A wyzyskiego? Na zakładzie związki ogłosiły dzień
po 2000 zł. Znaczy te pieniądze są, kiedy ona to po prostu... Poznajcie siłę, tanie siły roboczej! Poznajcie siłę, tanie siły roboczej! Bo doskonale wiemy, że ci tanie siły roboczej! Poznajcie siłę, maksymalnie wyzyskane i wyżłowane w poznajcie siłę! Więc taka polityka się nam nie podoba, z zatrudnieniem, z maksymalnym... Poznajcie siłę! Poznajcie siłę! Które tam są. Znajdzie się kurza! Kompletnie stały. Ten drogi wyjazdowe są zablokowane w taki sposób, że ludzie chodzą w tę i z powrotem po pasach. Te ciężarówki, które zablokowane przez tym gigantycznym centrum logistycznym. Tutaj przed bramą już 1, 2, 5 takich wielkich ciężarówek czeka. To są produkty, które będą dostarczane najprawdopodobniej do klientów w Niemczech, chociaż w Polsce również można z niemieckiego Amazona zamawiać. W związku z tym, że w Polsce regulacje są luźniejsze, płaca minimalna niższa, no to bardziej się opłaca w ten sposób tutaj logistykę prowadzić. O
Poznajcie siłę, tanie siły roboczej, krzyczą uczestnicy. Ma tutaj wyjść więcej pracowników, ponieważ to te osoby, które widzicie, to są sojusznicy, którzy się tutaj zjawili. Związkowcy, którzy pracują w innych sektorach, wspierają tych zatrudnionych na prekaryjnych warunkach. Widzicie czarno-czerwone flagi ruchu anarcho-syndykalistycznego. Zdaje się, że nadchodzą osoby, które pracują w magazynach. Eksplodują petardy. Tak, jak słyszeliście od jednej z pracownic, uzwiązkowienie to jest jedyna forma dialogu z pracodawcą. Widzę w komentarzach, że sugerujecie, że nikt nie zmusza tam do pracy. Oczywiście zaraz o tym też będę chciał porozmawiać. Tak, że jeżeli coś tam w naszej pracy nie odpowiada, to musimy się od razu zwalniać. Są różne formy nacisku na pracodawcę. Tak, ten Make Amazon Pay, które już transparenty widzicie, to była międzynarodowa inicjatywa. Jest w zasadzie. Ona podpisuje się również pod tym protestem. Pytacie Państwo, dlaczego ludzie protestują? Ja odsyłam tutaj Państwa do tekstu Jakuba Szymczaka, który szczegółowo opisał postulaty protestujących. Taki najważniejszy z nich, to najbardziej dosadny, to jest to, co widzicie na tablicach 2000 dla każdego. To jest domaganie się świątecznego dodatku, bo święta to jest czas, kiedy pracownicy Amazona mają wyjątkowo dużo pracy. Jest to też ten moment, kiedy dochodzi do podsumowań zysków z całego roku, a firmy takie jak Amazon, sklepy internetowe, branża logistyczna, ale też branża cyfrowa, dostarczanie usług w chmurze, no to były te sektory, które stały się beneficjentami wręcz pandemii. Ludzie, nie wychodząc z domu, robili zakupy właśnie przez internet. Szacuje się, że majątek Jeffa Bezosa, czyli właściciela Amazona, rósł o 10
miliardów złotych dziennie, co sprawia, że bardzo szybko wskoczył na miejsce najbogatszego człowieka na Ziemi. Widzę, że wypowiadają się pracownicy, posłuchajmy ich. Tutaj takie pytanie od naszych widzów, które się przewija, że no, jeżeli wam się nie podoba, to dlaczego nie zrezygnujecie z tego pracodawcy, nie pójdziecie szukać innego? No właśnie, na czym polega wasz dzień pracy? Widzę, że też tu są pracownicy w różnym wieku z wami. Tak naprawdę ten nasz dzień pracy, każdy, bo dla każdego może być inny, bo są różne działy. Ale jeśli byśmy wzięli to pod uwagę, że na przykład Amazon w ogóle nie weryfikuje ludzi pod kątem wieku, pod kątem lat, pod kątem tego, jak to są wpisane na działy, gdzie na przykład trzeba pokonywać 30 km dziennie, trzeba po 10 godzin stać na jednym stanowisku. To w związku ze świętami. Tak, a to się jeszcze wiąże z dojazdami, bo jeden Amazon jest bardzo dużo ludzi, którzy dojeżdżają nawet 120 km do pracy i pokonując ten dystans tracą w jedną, drugą stronę po 4-5 godzin na dojazd. A gdzie jakiś sędzie, rodzina... To jest tak, że ludzie wybierają Amazona jako pracodawcę, czy nie mają jednak innego wyboru, te osoby, które tak dojeżdżają? Jak długo pracujecie w Amazonie i jak do niego trafiliście i czy chcecie zostać? To już się można związać z pracodawcą w takim czasie. A w jakiej sytuacji się pojawiła taki pomysł właśnie, żeby rozpocząć działalność związkową? To było bardzo dużo jakby tutaj takich planów, ale między innymi to, że traktowana przez menadżera jednego, że byłam solidnym i komfortowym pracownikiem, a po prostu Amazon jakby nie szanuje tutaj pracy za wykonywaną pracę, tylko po prostu chce ich zwalniać i nie doceniać. Dlatego między innymi to było motywacją. Macie dosyć dziwne systemy rozliczania z efektów pracy. Tutaj nie jest tak, jak polskie prawo zakłada, że pracodawca daje sam jakieś wytyczne, tylko przynajmniej tak było parę miesięcy temu, że musieliście sami trochę ustalać normy. Ale chciałabym też
Co, jakie działania prowadziliście wcześniej, zanim rozpoczęła się ta blokada? Którzy pracujemy po 4-5 lat, niektórzy jeszcze dłużej, dostaliśmy 600 zł tylko dodatków, a ci, którzy przyszli nowi z ulicy, dostaną dodatek, dostaną plus do tego jeszcze 2000 zł, a więc no troszeczkę się krew nas zagotowała, no i nasza akcja była, żeby zwrócić na siebie uwagę, że jesteśmy też pracownikami tych magazynów. Za naszą pracę. Tym bardziej, że wykonujemy więcej pracy od młodych pracowników, bo młodzi pracownicy nie są tak doświadczonymi, jak jesteśmy my. I w chwili, kiedy jest mniejsza ilość pracy, młodzi pracownicy idą na kantynę, siedzą sobie, a starzy pracownicy muszą na nich pracować. Czy w jakiś sposób współpracowaliście z Państwową Inspekcją Pracy? Czy w ogóle ta instytucja działa? Znaczy to w ostatnim czasie to tak szybko wszystko wyszło, a jak wiemy na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Pracy raczej nie przeprowadza żadnych kontroli ze względu na pandemię. I bardziej są bardziej pracują zdalnie, nie wchodzą tak na magazyny w tej chwili. Jak traktuje kierownictwo firmy wasze protesty? Czy dostajecie jakieś ostrzeżenia, żeby tego nie robić? Czy później są jakieś negatywne komentarze? Znaczy akurat u nas była rozmowa z dyrektorem magazynu. Jakichś większych konsekwencji nikt z tego tytułu nie poniósł. To nie była tylko po prostu rozmowa z dyrektorem magazynu i na tym się skończyło. Czy macie jakiś kontakt z pracownikami magazynów w innych miejscach na świecie? Bo ta kampania Make Amazon Pay. Bo to już bardziej sceny. No z tego co wiem, to tak, że w całej Europie jest kontakt z innymi pracownikami i również ze związkami, które działają w Europie. Teraz między innymi niedawno była ta akcja Niech Amazon Zapłaci, czyli to była akcja międzynarodowa. Więc mamy kontakt z naszymi przyjaciółmi z zagranicy, na bieżąco gdzieś tam wymieniamy się tymi informacjami i wspieramy razem również w różnych kwestiach. Jak wygląda sytuacja właśnie w innych krajach? No bo to jeden z postulatów jest taki, żebyście byli płacowo traktowani podobnie do waszych kolegów w zachodnich krajach. Jakie oni mają problemy? Może Agnieszka, co ty tutaj byś chciał? Dzień dobry. Chciałem zapytać, jakie problemy mają pracownicy Amazona w innych miejscach, nie tylko we Wrocławiu, w innych miejscach w Polsce, ale też w innych miejscach na świecie, bo działacie jako szersza akcja międzynarodowa. Gorsze niż w poprzednich latach. I tylko właśnie dzięki walkom pracowników udało się doprowadzić do bonusu świątecznego i wspólnie wywalczyliśmy. Problem jest taki, że nie godzimy się na dyskryminację pracowników w Polsce. Także ogólnie globalne problemy pracowników na świecie to są niskie zarobki, to są wysokie normy i to są śmieciowe umowy. W niektórych krajach to są agencje pracy tymczasowej, tak jak u nas, a w innych krajach, na przykład jak w Niemczech, to są umowy roczne. Taką umowę roczną w Niemczech również można wypowiedzieć bez podania przyczyny, jak w Polsce. Także te główne trzy problemy to są problemy pracowników globalnie. My jako pracownicy w Polsce bierzemy
jednym głosem. Wyższe pensje, niższe normy, stałe umowy o pracę. Te trzy problemy są najważniejsze dla całego giganta, jakim jest Amazon na świecie, czyli armii ponad 600 tysięcy pracowników na świecie ponad pracuje dla Amazon i kolejna armia dla agencji, dla podwykonawców. I ten ruch Make Amazon Pay spowodował, że pracownicy z różnych krajów się zebrali i właśnie mają okazję mówić o swoich problemach. Takie zablokowanie bramy to są realne straty dla pracodawcy. Czy to jest wasz cel, czy nie obawiacie się, że zostaniecie jakoś pociągnięci do odpowiedzialności? My jako związki zawodowe dzisiaj organizowaliśmy akcję ulotkową, poinformowaliśmy o tym Amazon, o tym od rana pracownikom rozdawaliśmy ulotki wchodzące na dzienną zmianę i to są działania, które podejmuje nasz związek zawodowy w dniu dzisiejszym. Tutaj przyszliśmy, bo słyszeliśmy okrzyki. Ale jako inicjatywa pracownicza organizujemy tą akcję ulotkową. A jak w innych krajach, wie pani, jak znaczy polega ta akcja Make Amazon Pay? Czy też takie blokady robią, czy to są jakieś inne działania? Są wszelakie działania, bo to są działania pracowników przed magazynami, to są też działania środowisk ekologicznych, które mówią o tym, że Amazon ma obniżyć plac węglowy. To są działania różnych stowarzyszeń, które mówią, że Amazon nie płaci prawie podatków wcale na świecie. To są różne nieskoordynowane działania według mojej wiedzy. Ale sytuacja wasza w różnych krajach jest różna. Nie dzieli to pracowników? No my mówimy, że należy patrzeć, należy się jednoczyć, bo tylko jeżeli ja rozumiem. Będziemy działać... Ale czy to tak działa? Pytam. No tak to działa, że jeżeli strajkują pracownicy w Niemczech, to pracownicy w Polsce są przymuszani do nadgodzin. No my już dawno to rozpoznaliśmy, że zamiast się różnić i mówić, że mamy gorzej, że napuszczać siebie Polaków na Niemców, Francuzów, musimy powiedzieć nie, to Jeff Bezos zarabia na nas fortunę. I to on powinien zapłacić, to Amazon powinien zapłacić. Czyli w takim wypadku, jak strajkują pracownicy w Niemczech, wy powinniście też ich wspierać. I na odwrót, prawda? Dokładnie. I tak się dzieje? To jest pytanie. Duże są różnice w prawie do strajku w Polsce. My tego prawa do strajku w Polsce praktycznie nie mamy. W zeszłym roku nasz związek zawodowy uzbierał 5 tysięcy głosów podczas referendum strajkowego. 5 tysięcy głosów, czyli armia pracowników Amazona wzięła się za strajkiem. I to niestety było za mało, bo tak mamy restrykcyjne prawo do strajku. To było ponad 30%, więc w Niemczech to związek zawodowy decyduje o tym, czy pracownicy mają wyjść na strajk, czy nie. A u nas prawo do strajku, prawo właściwie o rozwiązaniu sporów zbiorowych uniemożliwia pracownikom realne prawo do strajku. Rozumiem, a w takim referendum strajkowym to mogą brać udział pracownicy tymczasowi? Nie, pracownicy tymczasowi podpisywali pod petycją, którą nasz związek jakby z tymi samymi postulatami i również tysiące pracowników agencyjnych podpisało się pod tą petycją. Referendum formalnie zostało zakończone, można było głosować przez internet, ale obijamy się faktycznie o ten mur bardzo restrykcyjnego prawa do strajku w Polsce. Zapraszam tu już też koledzy, koleżanki. Dobra, dziękuję pani. Dziękujemy. Jak widzicie, trawa oszroniona jest tutaj. Słuchaj mnie? No już nie dręczeją palce, ale... Nie opada ta energia maszerujących po pasach. Pojawiają się pogłoski, że jedzie tutaj już policja. Wiem, że protestujący są gotowi, przynajmniej część z nich, do użycia biernego oporu. Thank you.
o ile się orientuję, to osoby maszerujące tutaj, blokujące, to są związkowcy, którzy przyjechali wesprzeć samych pracowników. Ale Amazon nie płaci nie tylko swoim pracownikom, osobom, którzy bardzo ciężko pracują, aby ze względu usług zarabiać 13 milionów dolarów na godzinę, ale to jest również protest tych, którzy przejmują się tym, co się dzieje z naszą planetą, z jej środowiskiem, z jej klimatem, w wyniku tego systemu społeczno-ekonomicznego, w którym istniejemy i którego jednym z potężnych filarów jest ta gigantyczna korporacja, która nie płaci pracownikom i pracownicom, ale która nie płaci również za szkody środowiskowe, za szkody klimatyczne, które wyrządza swoim modelem biznesowym.
Amazon w 2019 roku przyczynił się do emisji ponad 50 milionów ton dwutlenku węgla. Gdyby był państwem, to jego emisje byłyby większe niż emisje 2/3 krajów świata. To jest potężny wpływ na klimat, który przeżywa kryzys, który dąży do katastrofy. Nie możemy na to pozwolić. Niech Amazon zapłaci. Przyjechała policja, jak widzicie. Jest jeden radiowóz. W tym momencie. Tutaj za radiowozem ciężarówka. Chyba chciała, żeby policja uturowała drogę. No widzę, że tutaj dwoje funkcjonariuszy w środku. Wygląda jakiś taki tutaj prosty oddział, który pilnuje porządku w okolicy. To nie są takie warte oddziały prewencji, z jakimi mamy do czynienia na przykład na demonstracjach strajku kobiet. No widzę, że radiowóz wycofuje się w tym momencie. Krzyki entuzjazmu wśród protestujących. Wygrano, więc to jest to niewątpliwie rodzaj sukcesu. Każda kolejna minuta, kiedy te ciężarówki stoją, to jest właśnie uderzenie w biznes Amazona, który buduje swoją pozycję właśnie na takiej niezawodności w dostarczaniu swoich paczek. Wycofuje się w tym momencie. Ciężarówek wjeżdżające, wyjeżdżające cały czas tutaj brzmione. To jest też gigantyczna skala tego przedsięwzięcia. Już po chwili blokady uformowały się takie wielosamochodowe korki tutaj.
Jeszcze raz zachęcam Państwa do przeczytania artykułów Jakuba Szymczaka i Marty Nowa, którzy zajmowali się z jednej strony płacowymi, z drugiej strony socjalnymi warunkami pracy w Amazonie. Jest tutaj samba, czyli ten bębniarski zespół, który być może też kojarzycie z protestów strajku kobiet, czy z Marszów Równości. Samba się pojawia zawsze tam, gdzie trzeba zrobić trochę hałasu. Cały ten rejon wrocławski Bielan, gdzie jesteśmy, to jest takie gigantyczne centrum magazynowo-spedycyjne. Jak o tym sięgnąć? Tego rodzaju właśnie gigantyczne hale. Maciek Piesecki z OKO.press. Możemy? O, nie rozumie pan, dziękuję. Widzicie, pan z... Nie mówił po polsku, pan kierowca. Teraz. Czyli tutaj nie ma pracowników na... Okej. Okay. I pracownicy nie brali udziału w blokadzie, tylko stali tutaj. Okej. Okay. Zmienimy, to tak. Cały czas to widać, nie?
nie mogę tego zmienić teraz. Dostałem wcześniej informację też, że dołączą do blokady pracownicy. Tak, byli tutaj. Nie wiem, kim są wszystkie osoby, które idą. No z tego, co zrozumiałem, to osoby, które idą tutaj, to są sojusznicy, którzy dojechali. A dlaczego pracownicy się nie zdecydowali dołączyć do blokady? Czy za to grożą jakieś szykany? Dobrze, no jeżeli nie ma tutaj... Nie, w tym momencie nie mogę niestety. A pani jest pracowniczką, czy... Osobom, które są na miejscu, jak widzicie, zależy, żeby nie ukazywać tego jako blokady ze strony pracowników.
pracowników Amazon! Ręce! 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 Pracowników! Że pytacie państwo o co chodzi w tej akcji. Ja przypomnę, że pracownicy Amazona w Polsce i nie tylko domagają się udziału w sukcesie firmy, który wypracowała ona w ostatnich miesiącach. Podczas pandemii osiągając olbrzymie zyski. Podstawowy postulat to świąteczny dodatek. Nie tylko dlatego, że są święta i trzeba kupić prezenty, ale też dlatego, że obciążenie teraz w sezonie świątecznym dla pracowników magazynów jest gigantyczne. Pojawiają się kolejne radiowozy, jak widzicie. Pytacie państwo, co to za barwy czarno-czerwone? To są barwy ruchu anarcho-syndykalistycznego, czyli takiego, który w skrócie zakłada możliwość samostanowienia przez pracowników, ale też właśnie zrzeszania się w związki zawodowe. Widzimy zbliżające się pojazdy na sygnale w tym momencie. Rozumiem, że to policyjne posiłki. Dwa kolejne radiowozy tutaj nadjeżdżają. Zobaczymy, czy policja teraz przejdzie do jakiejś interwencji.
Dlaczego zdecydowaliście się przyjechać tutaj wesprzeć pracowników? Bo rozumiem, że wy nie jesteście pracownikami, tutaj pojawiły się wątpliwości. Ja nie jestem pracownikiem Amazona, ja jestem za zawodu archeologiem. Okej. Okay. Dlaczego archeolog wspiera magazynierów? No to już tłumaczę. Praca również ciężka, płaca nie najlepsza, ale jest w tej pracy coś, czego nie ma tutaj. Tutaj pracownik jest traktowany tak naprawdę jako robot w takiej, powiedzmy, drugiej kategorii. Amazon planuje zastąpić ludzi robotami. Twierdzą hasło. Natomiast archeolog może nie ma dobrej płacy, ani szczególnych benefitów, ale mamy to praca jak najbardziej ludzka. Widzę, że zbierają się tam siły policji. Nie obawiasz się, że będą chciały w jakiś... Dziękuję. To była prośba od... Wiem, że jednej z osób tutaj idących i od jednej pani, żeby podkreślić, że tutaj to nie są pracownicy. Pracownicy są byli tutaj wcześniej, rozmawialiśmy z nimi i są teraz w samym magazynie. Słyszeliśmy, że są tam akcje, no przede wszystkim informacyjne, ulotkowania, ale że jest tam również tak zwany włoski strajk, czyli bardzo dokładne przestrzeganie wszelkich procedur zasad BHP, tak żeby nie mogło tu się stać. Do żadnej reprymendy. Pojawili się funkcjonariusze. Dzień dobry, Maciek Piasecki, redakcja OKO.press. Czy będziecie Państwo jakoś interweniować tutaj? Przed tym, jak rozpocząłem transmisję, czyli godzinę temu, poinformowała, że właśnie wzywa policję. Gdzie to? Jesteśmy na wrocławskich Bielanach w tym momencie. Tutaj w centrum magazynowym.
protestujący wspierają się ciepłym jedzeniem. No, natomiast pojawiają się kolejne posiłki policyjne i w tym momencie 5 radiowozów tutaj stoi. Decydują się działać na pierwszej linii. Tylko się wspierają w drugim szeregu. Na różnych takich spotkaniach dla wolontariuszy często się podkreśla właśnie, że nie trzeba być tą osobą, która przykuwa się do bram, czy właśnie stosuje bierny opór wobec policji. Można realizować się w innych sferach protestu. Ciekawie rozwiązuje to na przykład ruch Extinction Rebellion, gdzie są na protestach zawsze osoby z zespołu antykonfliktowego, które biorą na siebie kontakt ze służbami albo z jakimiś ewentualnymi niezadowolonymi czy kontrdemonstrantami. Policja ocenia sytuację i będzie podejmowała dalsze działania. Widzimy tutaj około 10 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Thank you.
widzę w komentarzach, że piszecie dużo o tym, że przecież jeżeli komuś taka praca nie pasuje, to może się zwolnić. Pytałem o to właśnie wcześniej pracowników, którzy tutaj byli. Oni podkreślali, no, że pracują tutaj już długo i zależy im na tym, żeby mieć tutaj dobre warunki, żeby tworzyć je też dla innych, między innymi właśnie dla pracowników, którzy przychodzą tymczasowo tutaj. Rozmawiałem z pracownicą, która 4 lata spędziła w Amazonie. Są tutaj też ludzie, którzy nie mają innego wyboru. Amazon ściąga swoich pracowników dziesiątki kilometrów. Są specjalne autokary, które firma ściąga z pobliskich miejscowości. Ustawiają się tutaj już funkcjonariusze. Cały czas pytacie Państwo o postulaty strajkowe w komentarzach. Tutaj jeszcze raz zachęcam do przeczytania artykułu, jak w czasie kilku dni piszecie w naszą wyszukiwarkę na stronie hasło Amazon, to z pewnością go znajdziecie, albo możecie szukać po tym autorze. Lista postulatów globalnie jest dosyć długa. Ludzie przekazywali z tego.
naprawdę szef dał informację na magazyn, pracownicy przyszli, że dał informację na magazyn z tego, co słyszeliśmy, że ogląda na żywo streaming, więc w zasadzie wszystko widzi, nie? Jezus, to nie jest tutaj, ale... Zostaniemy. Mają to, prawdy mają kontakt. Nie, to jest tak bogata firma, że oni tak nie pusują. Ale jaka satysfakcja jest, że się uszczyli. To giga, najbogatszy na mnie. Nie słyszał panu Bezosie? Najbogatszy człowiek. A je, no wie pan, bogaty nie może się nażyć. A pracownikom płaci gówno. No nie wiem, pieniądze pana mówią. Ale niewielkie. 2000 dla każdego. Że pan filmuje. Dzień dobry, widzę, że pan filmuje. Co pan myśli o proteście tutaj? Tak. Dla każdego 2000! Dla każdego 2000! No ale tutaj jest siedziba firmy, no to jest prywatna firma, to nie, nie państwowa. Ale ten prywaciarz naciska też na rząd. Pan się nie denerwuje, że pan wjechać nie może? Proszę pana, każdy kto chce walczyć o swoje, to drugi pokój, pielęgniarki, wszyscy, ulicy. Nie ma rady, no co innego robić? Jak te ustawy takie są? To na tego mówię. 2000 dla każdego! Ale rozumiem, że pan popiera postulaty. Na wiejskiej teraz jest kordon policyjny, barierki, no tam ciężko jest. Dziękuję bardzo. Na portę Bezosa! Znajdzie się kosa! Na portę Bezosa! Znajdzie się kosa! Na portę Bezosa! Poznajcie siłę tani! Siły roboczej! 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 Poznajcie siłę! Tani siły robocze! Poznajcie siłę! Tani siły robocze! Ruszcie nogi czołami! Nie zaciskaj pasa! Zablokuj pasy! 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 Nie zaciskaj pasa!
zaciskaj pasa, zaciskaj pasy, tabla jest siła, robotnicze czasy, nie zaciskaj pasa, tabla jest siła, robotnicze czasy, nie zaciskaj pasa, zablokuj pasy, tabla jest siła, robotnicze czasy, nie zaciskaj pasa, Jak widzicie Państwo, trwa tutaj trochę sytuacja impasu. Taka sytuacja jest w zasadzie sukcesem protestujących, bo no właśnie chodzi mi o to, żeby realnie naruszyć tutaj ten łańcuch dostaw w magazynach Amazona. Będę tutaj obserwował dla Państwa, co, w jaki sposób reaguje policja, co wydarzy się na proteście. Zakładam, że nie pojawi się tutaj nikt z managementu firmy i że taki, że ta blokada jest tylko taką formą nacisku. Będziemy informować na temat tego, co tutaj się dzieje. Jeżeli policja by wkraczała do akcji, to najprawdopodobniej wrócimy z transmisją. Ja będę Państwa też informował o rozwoju sytuacji na Twitterze OKO.press, więc możecie tam zaglądać. Tutaj w tym momencie na wrocławskich Bielanach kilkadziesiąt osób, które przyjechały wesprzeć pracowników. To jest inicjatywa Make Amazon Pay, międzynarodowa akcja, która właśnie wspiera pracowników magazynów, pracowników logistyki, no dzięki którym duża część bogatej północy może otrzymać na czas przesyłki świąteczne i nie tylko, może oglądać filmy w Amazon Prime, może korzystać z usług w chmurze. Natomiast to wszystko wypracowują pracownicy, dla których ta inicjatywa Make Amazon Pay chce uzyskać jakąś kroplę tego, co firma Amazon wypracowuje. Więc dziękuję Państwu bardzo. W tym momencie będziemy jeszcze dla Państwa transmitować. Na razie się żegnam. Maciek Piesecki z Wrocławia dla OKO.press. Do zobaczenia.